Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, jak zaista każe wam. Naprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzy w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie ja, jak ja chcę, ale jak ty, niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były wzmożone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Przyszedł do uczniów i rzekł do nich: śpijcie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest.
Gdy on jeszcze mówi o to, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak. Ten, którego pocałuję, to właśnie on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpili do Jezusa, mówiąc: witaj, rabi, i pocałował go, a Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przyszedłeś? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma? Stać musi. Owej chwili Jezus rzekł do tłumów: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczał, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się czyni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch, mówiąc: on powiedział, mogę wzburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Gdy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: zaklinam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem, Syn Boży. Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł, zbluźnił: na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo, jak wam się zdaje. Oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami. A inni policzkowali go i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, o czym mówisz. A gdy poszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do nich, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. A natychmiast zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: nim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go pokajano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł:
zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli, co nas to obchodzi, to Twoja sprawa, rzuciwszy srebrniki. W stronę przybytku oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Podbyć ją na rady kupili za nie pole karncarza, na grzebanie cudzoziemców, dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę pola krwi. Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela i dali je za pole karncarza, jak mi rozkazał Pan. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Także namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem. Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali, a gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli Barabasza. Rzekł do nich Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywam? Zawołali wszyscy, na krzyż z nim. Namiestnik powiedział, cóż właściwie złego uczynił, lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc, jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny, uplutrzy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc, witaj królu żydowski. Przy tym pluli na niego i brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Kosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok,
przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić, jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu. Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo leżyli go i złoczyńcy. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tak mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocnił na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Na dwoje. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei, usługiwały mu. Były wśród nich Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie i nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. Będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie. Zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli, opieczętowując kamień i stawiając straż. Oto słowo Pańskie. Draga bracio i sestre, drodzy bracia i siostry, dzisiejszą niedzielą, niedzielą Męki Pańskiej, niedzielą palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień. Tydzień, w którym Kościół swoją uwagę w wyjątkowy sposób zwraca na rozważanie ostatnich dni życia Jezusa. Wszyscy wiemy z własnego doświadczenia, że ostatnie momenty tych, których kochamy, są dla nas wyjątkowe i drogocenne. Dlatego ewangeliści troskliwie zapisali ostatnie momenty
i posljednje. Jego ostatnie słowa, ostatnie spotkania. Tak Kościół w tych dniach, tak jak i ta pierwsza wspólnota chrześcijańska przez swoją historię 2000 lat rozważało to samo wydarzenie. My wyznajemy swoją wiarę przez liturgię i czytania Wielkiego Tygodnia. Pragnie nas wprowadzić w atmosferę wiary oznaczonej męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Wiara, spojrzenie na świat uformowane przez te chwile umożliwia nam istnienie i nazywanie się chrześcijanami. Czytając ten dłuższy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, nie możemy nie zauważyć niezmierzoną miłość, darowania i posłuszeństwo Jezusa wobec woli Ojca. To same posłuszeństwo, które odczytujemy z całkowitym zaufaniem w plan Ojca. Dzisiejszy dzień święty Paweł opisuje w swoim liście do Filipian. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich. Dlatego na każdej mszy świętej i dziś połączeni poprzez internet w pokorze zginamy swoje kolana. Msza to nie tylko przypomnienie jakiegoś dawnego wydarzenia, lecz aktualizacja chrystusowego dzieła zbawienia w naszych czasach. Tu, teraz, w tym momencie. Brać udział we mszy świętej, to znaczy zanurzyć się w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania i przez to pozwolić, aby od przemijającego i bolesnego zajaśniało to, co wieczne w naszym życiu, ale nie według naszej siły, lecz według siły i zwycięstwa Tego, który oddał swoje życie za nas i dla naszego zbawienia. Jezus jako Bóg, Syn, wiedział, że idzie na śmierć, a jako człowiek czuje najprawdziwszy ludzki lęk, taki lęk, że w ogrodzie oliwnym będzie pocił się krwawym potem. Taki lęk, że wypowiada te słowa, niech ominie mnie ten kielich, ale jednak dodaje, niech nie będzie moja wola, lecz Twoja, Ojcze. Strach. Czuję lęk i potrzebuję bliskości najbliższych. Pragnie bliskości swoich uczniów, ale oni zasnęli, opuszczony sam, a jednak nie rezygnuje, jednak daruje siebie, bo On prawdziwie miłuje, a prawdziwa miłość nigdy nie postawia warunków, ani nie szuka okoliczności, w których może miłować. Dlatego dziś Kościół wspomina przez Świętego Ducha Świętego, przypomina o takiej wielkiej miłości, która jest darowana. Miłość jest darem. Spójrzmy na Jezusa. Mogą Go uderzać, pluć na Niego. Mogą Go ukrzyżować, mogą Mu odebrać życie, ale Jemu to nie przedstawia problemu, dlatego że On się oddaje. We wszystkich tych wydarzeniach przemocy Chrystus gotowy jest uczynić dar. I to dla kogoś nie tam daleko, lecz dla mnie, dla Ciebie, dla nas. I to jest dla nas wszystkich przykładem w tym samym czasie. Odpowiedź na to często zadane pytanie, dlaczego Bóg ofiarowuje czy daruje swojego Syna? Ten, który wszystko stworzył, mógł jednym posunięciem palca zmienić
sytuacji, ale my nie bylibyśmy wolni. Tylko uwolnieni możemy przeżyć prawdziwą miłość, która zostawia ślad w naszym sercu. To uczynił Jezus. Wolności z miłości. I za to ci wielki tydzień. Dlatego wielki tydzień w nas zawsze pozostawi ślad miłości, który egoistycznie się oddaje. Ślad, który przypomina nam zawsze o naszym Bogu, który jednocześnie był człowiekiem, który całkowicie się oddał i za nas umarł i dla naszego zbawienia. Drodzy bracia i siostry, uważając ostatnie momenty życia Jezusa, widzimy, że nasza wiara to nie reguły, które przyjmujemy lub nie przyjmujemy w naszym życiu, lecz wiara to pielgrzymka, wędrówka do całkowitego przyjęcia. Tu zrozumiana jest nasza słabość, niepewność, lęk przed wielkimi wyzwaniami w naszym życiu. I my chwilowo znajdujemy się w czasie wielu pytań, ale jednocześnie w czasie, który daje nam możliwość prawdziwego rozpoczęcia naszej drogi wiary. Może teraz jesteśmy niepewni, może boimy się, ale właśnie świat przez Chrystowe zwycięstwo nad śmiercią i wiarą zmartwychwstanie pokonujemy wszelki lęk. Lęk przez wiarę znika, dlatego że oddaje się miłości. Dlatego niech dla nas wszystkich ten wielki tydzień nie będzie tylko zwykłym tygodniem, który przeminie. Niech nie będzie tylko pasywnym oczekiwaniem na zmartwychwstanie, na Wielkanoc, lecz będzie to tydzień zanurzania się w męce Chrystusa, ale przede wszystkim tygodniem rozważania Bożej miłości, miłości, która tworzy świat i człowieka, Bożej miłości, która nas prowadzi, towarzyszy nam, Bożej miłości, która nas kształtuje, za nas umiera i nas zbawia. Być wiernym oznacza oddać się przewodnictwu tej miłości. Może nie przyzwyczailiśmy się do tego, może w tym momencie jest nam ciężko, ale spróbujmy się zatrzymać, rozważyć tą miłość, przekonany. Jeżeli prawdziwie ją poznamy, to wszyscy zapragniemy, aby na zawsze została, nigdy nie zniknęła i aby zawsze była obecna w naszym życiu. W nadziei, że zwycięstwo na krzyżu będzie miarą, według której będziemy mierzyć innych ludzi, a obecność będzie siłą w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.